Księża Chrystusa łamiący tym poświęconym w kościele opłatkiem, wyrażamy swoją radość, że jesteśmy razem. Na pamiątkę symbolu apostołów, którzy byli z Jezusem, 12 robi się 12 różnych takich straw, jedzenia, które jest symbolicznie bezmięsne w tradycji chrześcijańskiej. No i się spożywa Wigilię śpiewając kolędy. Podejrzewam, żebyście chcieli, żeby poświęcić te wasze opłatki, bo nie będziemy nimi miłować, tak? Dobrze, to symbolicznie poświęcimy, niech Pan trzyma. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wszechmogący Wieszczy Boże, pobłogosław te opłatki i wszystkich tych, którzy będą się nimi dzielić, aby Chrystus Pan był pośród nas obecny. Był łamiąc się tym chlebem białym na symbol tego miejsca, gdzie się urodził Chrystus, a słowo Betlejem oznacza dom chleba, żeby też do naszych serc przenikało to miłość i ciepło od całego Jezusa Chrystusa. Niech pobłogosławione opłatki symbolizują nam Jego obecność w naszych sercach i w naszych duszach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. I zapraszam do Kościoła Świętego Piotra o 20 w piątek na pasterską msza święta. Pieniążki, Mikołajki. Że przez cały rok wszyscy byli
bardzo grzeczni, mili, radośni i zasłużyli, więc ja... Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo. Brawo! Brawo! To co, święty Mikołaju, proszę z elfami dogadać się? Myślę, że trzeba następne prezenty. No już, ale pani konsul poprosiono, tak. Niech pani konsul i daje prezenty, tak? Tak. Ona wręciła dzisiaj nagrody dla uczestników olimpiady oraz konkursu Słowem Polska. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję i dziękuję również wszystkim tym opiekunom i nauczycielom, którzy przyczynili się, i rodzicom oczywiście rodzicom też, którzy przyczynili się do tych sukcesów. Także z radością i z wielką przyjemnością wręczę te wyróżnienia. Możecie zmusić, żeby pani konsul wszystkim dała prezenty. Również wiemy, że chcecie tych prezentów i możecie szukać pieniążki. A teraz chcę zobaczyć, czy możecie prawidłowo odpowiedzieć na moje zagadki. Tak? Jest. Czegoś jest rzadki. Wiktoria Jefremowa. Ostatni kalendarz wisi. Elf idzie go zniać. Bardzo dziękuję. Zaufanie w Polsce 40 lat temu w czasie stanu wojennego miał Kościół. Cała Europa dawała dary i tylko do Kościoła proboszczowie realizowali, bo była najpewniejsza sprawa, że trafi do ludu biednego. I do tej pory chyba naprawdę Kościół nie stracił jeszcze takiego zaufania społecznego. Także ja wam szczerze dziękuję za pomoc i naprawdę wierzcie, że te pieniądze przeznaczone będą na potrzeby naszego Kościoła. Dziękuję serdecznie, mógł zabłać. Wesołych, radosnych świąt. Mój ksiądz Cezariusz już wyszedł sobie spokojniutko do domu, bo już go rzuca trochę, jak muszę go odwieźć. Dziękujemy serdecznie, zapraszam was jeszcze raz serdecznie na Wigilię. Rano w piątek będzie msza święta, 10:30, a potem pasterka u nas w kościele po ukraińsku o 20:00. Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Otrzyma swój prezent, bardzo proszę podejść. Tego, że chyba ogłaszałam kogoś, a ktoś nie usłyszał. Dlatego podchodzimy, mówimy do mnie.
Mikołaja swoje imię, a ja sprawdzę, gdzie jest wasz prezent. Dobra, chodźcie. Staje się boskie. A więc ja mam wspaniałą okazję podziękować. Ja wiem, że już jesteśmy nie w tak licznym gronie, ale chciałbym bardzo podziękować świętemu Mikołajowi. Oklaski dla niego. Chciałam podziękować naszym wspaniałym elfom, panu Sergiuszowi Czerwaciukowi, pani Irenie Czerwaciuk. To właśnie oni, panu Jerzemu. Naszemu elfu Olce oraz pani Anastazji. No i oczywiście wam wszystkim, bo to wy byliście cennymi Mikołajami dla nas. Dziękuję i wszystkiego najlepszego w nowym roku i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Do widzenia. A teraz państwo mogą jeszcze trochę zrobić zdjęcia, jak państwo chcą, ze wszystkimi dekoracjami. No i zbieramy się powoli. Dziękuję.